No dobra, zaczynamy. Nie mamy wiele czasu, ale to doskonale wiecie. Zobaczymy, czy działa. Dobra, działa. Tak, czy czas jest kluczowym zasobem? Ja studiując, ucząc się biznesu przez ostatnie 8 lat, plus yy, równocześnie rozwijając się jako architekt oprogramowania, zauważyłem, że czas, który poświęcamy na wytwarzanie oprogramowania jest kosztem projektu. Tak? Czyli. Im szybciej coś zrobię, tym, tym więcej zarobię na tym projekcie pieniędzy. To jest bardzo normalne, to jest naprawdę normalne. Ale niestety te procesy, które są niezoptymalizowane, powodują, że, ten, że tracimy dużo czasu na sprawdzanie rzeczy, których nie powinniśmy sprawdzać, albo jakby tracimy czas na rzeczy, które powodują inaczej na, na błędy, które cały czas do nas wracają, a my nie potrafimy ich logicznie rozwiązać. I dlatego dzisiaj opowiem o test driven development, ale w taki trochę inny sposób, ponieważ chciałbym przejść z Wami przez proces wytwarzania oprogramowania krok po kroku, zwracając uwagę na dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą to to, ile czasu poświęcamy na testowanie, a drugą rzeczą jest to, jakby co dokładnie będziemy testować w konkretnych scenariuszach. Dlatego przejdziemy przez implementację trzech prostych guzików w aplikacji i pokażę Wam, jak rośnie skomplikowanie oprogramowania przy trzech prostych guzikach typu Switch i jak to wpływa na jakość oprogramowania. Zaczynamy. Na wstępie zwróćcie uwagę proszę na taki eksperyment pana Jasona Gormana który już pewnie za jakieś 50 lat programuje. Mamy tam dwa słupki, przepraszam, odwrócę się na chwilę plecami. Mamy słupek po lewej, ten mniejszy szary i ten ciemniejszy. Pan Jason Gorman programuje już około, około 50 lat i to jest osoba, która programowała w test development, zanim jeszcze to miało jakąkolwiek nazwę. Ten eksperyment, który widzimy tutaj na slajdzie, to czas mierzony w minutach, zadanie polegało na tym, że jeden dzień pracował z Test Driven Development, a drugi dzień pracował bez Test Driven Development. Dzień, w którym pracował z Test Driven Development to są te mniejsze słupki po lewej stronie. I jakby okazało się, że jakby jednego dnia robił tak, drugiego dnia robił bez tej dyscypliny. I w dzień, w który robił z dyscypliną, Zawsze osiągał za każdym jednym razem rezultat tego swojego kodu wynikowego. To było jakby przeliczanie liczb rzymskich, podstawowe kata dla programistów. Osiągał ten efekt dużo szybciej. Osiągał go chociaż spostrzeżenie z tego eksperymentu brzmiało tak. Pomimo tego, że najgorszy czas z test-driven development jest dużo lepszy. Od najlepszego czasu bez dyscypliny test driven development to i tak wydawało mi się, jakbym gdy pisałem testy, że poświęcam na to dużo więcej czasu, niż poświęcałem w rzeczywistości. Jaki wniosek z tego płynie? Płynie taki wniosek, że może trochę więcej kilo, tak? może trochę więcej mózgu kalorii spalimy, pisząc na początku testy, gdy doprecyzujemy to, co chcemy stworzyć, zanim zaczniemy tworzyć naszą, nasze, nasze oprogramowanie. I dlatego mózgowi wydaje się, jakby to zajęło więcej czasu, ale efekt jest taki, że do wyników dochodzimy szybciej. Czyli czas, w krótszym czasie otrzymujemy to, co chcemy otrzymać, żeby działało w taki sposób, jak, jak ma działać. No i Uncle Bob, tak, pan Martin, mówi, że slow and steady wins the race, tylko że co jest z tym żółwiem, tak, no bo żółw wygrał w, z królikiem wyścigu i niestety w oprogramowaniu tym żółwiem jest chaos. Chaos na wszystkich pochłonie. Albo chaos, albo rozszerzające się słońce. i... Niestety, za każdym razem, gdy robimy quick fixa bez testowania i wrzucamy go do repozytorium, tak, robimy deploy na któreś z naszych środowisk, no to i nie sprawdzimy tych naszych, nie sprawdzimy, czy wszystkie funkcjonalności działają, no to narażamy się na to, że za trzy dni przy kolejnym quick fixie dołożymy kolejną warstwę chaosu do naszego programowania, nie mając pewności czy to będzie działało czy nie. I teraz tak, zabieram was, w zabieram was w podróż, w której przejdziemy przez implementację trzech prostych guzików. Zadanie jest całkiem proste. Musimy zaimplementować prosty guzik, który ma dwa możliwe stany. Jak widzicie, ma on, mieć, jakby ma on zmieniać stan w naszej aplikacji z dark mode na light mode. Nic jakby skomplikowanego. Jak się domyślamy, ten guzik ma dwa możliwe stany: on i off. Nie ma ich więcej. Jeżeli zaimplementujemy to, to jakby testowanie stanu on i testowanie stanu off zajmuje nam równo po minucie. Zapamiętajmy no to. Dwa możliwe stany i każdy będziemy testować po minucie. Zaimplementowaliśmy właśnie to nasze zadanie. Zostało one skończone. Nie? E no i co? Testujemy sobie nasze zadanie, poświęcamy minutę na stan off, aplikacja działa prawidłowo, wszystkie stany działają. Poświęcamy minutę na stan off, sprawdzamy, czy wszystko działa. Działa, oddajemy nasz produkt. No i przechodzimy do kolejnego zadania. Czyli znowu, tak samo, słuchajcie, znowu guzik on i off, dwa możliwe stany, każdy testujemy po minucie. Nie? I pojawia się takie pytanie, skończyłem już, to, skończyłem już implementację tego zadania, więc chciałbym sprawdzić, czy działa. Sprawdzam czas on, tak? znaczy stan on działa, sprawdzam stan off również działa, czyli poświęciłem dwie minuty. Ale pojawia się pytanie, skoro zaimplementowałem drugi guzik, to czy powinienem teraz sprawdzić, czy pierwszy dalej działa? Czy zmiany w pierwszym, jak będą z on na off przełączane, to czy dalej będzie to działało? Bo wyjdźmy z założenia, znaczy postawmy takie pytanie, czy jestem w 100% pewien, tak, jaki był skop tych zmian, które wprowadziłem w oprogramowaniu. Niestety, nasz prosty, trywialny mózg nie jest w stanie ogarnąć tego, jak wpłynie to na resztę aplikacji, bo te błędy bardzo często albo jakby rzeczy, które zmieniamy, mogą mieć wpływ na naprawdę. Takie elementy naszej aplikacji, które nigdy byśmy w życiu nie, nie pomyśleli, że one są w jakikolwiek sposób od siebie zależne. Jest to dla nas trudny proces. Więc skoro z drugiego zadania przechodzę i wracam, ten, testuję znowu to pierwsze zadanie, to zobaczcie, że przy drugim zadaniu miałem dwa stany, poświęciłem na to dwie minuty. Wracam do pierwszego zadania i pojawia się, znowu, i pojawia się pytanie: Czyli, czy gotowe zadanie testujemy tylko raz? Bo mamy już dowód na to że przechodzimy z drugiego zadania, czyli z drugiego naszego, tego guzika typu switch, i przychodzimy do pierwszego i znowu musimy go, je, go przetestować. Czyli tu mamy dwa razy po minucie, w poprzednim mamy dwa razy po minucie. W teorii, zaraz przejdziemy do wykresu, zobaczymy jak się tam zmienia ilość czasu testowania, bo jest tych stanów tak naprawdę więcej. Czyli mamy drugie zadanie, tak, zaimplementowaliśmy drugie zadanie, mamy już dwa nasze guziki. No właśnie i tak jak powiedziałem, czy jesteśmy pewni z tego zakresu wprowadzanych zmian? No nie jesteśmy, więc dlatego sprawdziliśmy ten pierwszy i drugi. Wprowadzamy trzeci guzik. Bardzo proste. Znowu mamy stan on i off i kilka drobnych drobiazgów będzie nam się zmieniało w naszej aplikacji. Zarówno stan off, jak i on będziemy testowali tak po minucie. I tak, zobaczmy. A właśnie, i jakby domyślamy się, że proces wyglądał tak samo. Czyli przetestowałem teraz to zadanie trzecie, tą minutę poświęciłem tak, z, na to ten stan on-off, czyli dwie minuty poświęciłem na to. No ale pytanie, czy powinienem przetestować zadanie drugie, czy powinienem przetestować działanie zadania pierwszego? Skoro nie jestem pewien zakresu wprowadzanych zmian i nigdy nie powinienem być pewien tego, to powinienem wrócić teraz z zadania drugiego, do zadania pierwszego i sprawdzić, czy to działa. W teorii można by powiedzieć, że skoro każdy guzik testuje po minucie, to mam tak 3 razy 2 stany, to to jest 6, ale to wcale tak nie działa. Mamy 2 razy 2 razy 2. Równa się mamy 8 możliwych konfiguracji, które musimy przetestować. I podsumowanie. Nasz pierwszy guzik, tak, ma on i off, dwa możliwe stany. Nasz drugi guzik ma on i off. Nasz trzeci guzik ma on i off. Zastanawiamy się, ile czasu nam zajmie testowanie tego, tak naprawdę. Całkowity czas, który spędzamy. Po lewej stronie mamy, tak, jeden guzik. Jeden guzik ma dwa możliwe stany. Każdy testujemy po minucie, więc czas testowania zajmuje nam dwie minuty. Środkowy wykres to już są dwa guziki. Dwa guziki razy, tak, dwie minuty. To już zobaczcie, mamy cztery możliwe stany, tak? Każdy testujemy po minucie. Łącznie wychodzi 8 minut testowania. Trzeci. Trzeci ma 2 razy 2 razy 2. No to już mamy, tak? 8 możliwych stanów. Tak, każdy guzik testujemy po minucie. wychodzą 24 minuty testowania. Przy trzech prostych guzikach z dwoma możliwymi stanami Mam pytanie, jak często implementujemy w oprogramowaniu tak proste funkcjonalności, które testuje się po minucie? Prawie nigdy, nie? Prawie nigdy. Więc skoro czas testowania w taki sposób rośnie, to pytanie, skoro testowałem wszystko manualnie, jak często powinienem teraz wrócić do tego testowania? Pojawił się jakiś fix, który trzeba zrobić, nie? Testuję jeszcze raz. Drobna poprawka cokolwiek zmieniam w kodzie, powinienem przetestować znowu regresję, wszystkie rzeczy, zanim wypchnę to klientowi. Czyli za każdym jednym razem mamy 24 minuty. No właśnie. A teraz zastanówmy się, skoro na samym początku pokazałem Wam fajny wykres. Tak? Bo moglibyście mi powiedzieć, że no tak, ale testowanie manualne SEBA jest szybsze. Sprawdzę, pyk, 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 czy działa, koniec, kropka. Ale ten wykres nie bez powodu się pojawił pierwszy, jako jeden z pierwszych slajdów. Bo zobaczcie, że napisanie testów, a potem napisanie oprogramowania jest wygodniejsze, ba, jest nawet szybsze. A jaką przewagę mamy w tym, że zautomatyzowaliśmy nasze testy na początku? Przewaga polega na tym, że teraz cokolwiek się zmieni, cokolwiek będziemy chcieli tak wprowadzić do naszego oprogramowania. To te testy nie będą trwały 24 minut, a będą trwały w granicach 3, 4, 5 sekund. Tak? Czyli jeżeli zacząłem od pisania testów, potem napisałem oprogramowanie, które zdaje te testy, to automatycznie dochodzę do sytuacji, w której każdy small fix, który wprowadzam, jest testowany nie 24 minuty, tylko za każdym jednym razem oszczędzam, zamiast 24 minut, poświęcam na to na przykład 5 sekund. Czyli zobaczcie, w jaki sposób obniżyłem koszt wytwarzania oprogramowania. Bo czas testowania skrócił się znacząco. Z 24 minut do dwóch sekund, czy do 5 sekund. Nawet niech to będzie minuta. Czyli za każdym razem tak zyskuje 23 minuty czasu mojego na przykład testera manualnego. Nie? Czas, w którym on mógłby zacząć się uczyć, na przykład pisać testy automatyczne. Chociażby. Nie? Tak, widzę ten śmiech. Tak, ludzie chcą się rozwijać, i naprawdę, jak dajemy możliwości, to będą korzystali z tego i rozwijali się. Ewentualnie zmienią pracę. Jak nie będą mocno tego chcieli. Ok, zobaczcie, że ten czas testowania, tak. I wróćmy jeszcze raz do tego, że ten small fix, tak, jakieś mamy updatey zależności, chcemy paczkę zaupdate'ować w naszym, w naszym repozytorium, cokolwiek chcemy zrobić, to musimy wszystko sprawdzić. Ba, refaktor. Jak możemy robić refaktor kodu nie mając testów? Nie, nie jesteśmy w stanie zrobić porządnego refaktoru, jeżeli testów nie mamy. Wczoraj na warsztatach pokazywałem, w jaki sposób pisze się serwisy w Test Dream Development, gdy pierwszym założeniem jest to, że naprawdę zastanówmy się, czy my w ogóle wiemy, co chcemy zrobić z tym naszym oprogramowaniem. Nie? A Test Dream Development oznacza: pomyśl, jak ma być ukształtowane Twoje oprogramowanie. Napisz prosty test. Jeżeli tak, ten test się wywala, teraz stwórz tą magię w postaci kodu, która ten test zda. I jeżeli to już działa, to kolejny krok. Znowu napisz kawałek kodu. Ja zawsze śmieję, rozpisz swoje oczekiwania względem tego serwisu, tak, żeby ten, jakby te testy się wywaliły, a za chwilę bierzemy i piszemy kawałek kodu, który jest w stanie te testy tak, wypełnić. Z doświadczenia wiem, że nie warto jakby wprowadzać tych, tych metod od razu w środowisku produkcyjnym, bo będziecie w tym nieefektywni. Ale jeżeli chcecie, to warto jest pomyśleć o test driven development. Chociaż te pół godziny sobie raz w tygodniu wrzucić do swojego, do swojego kalendarza, żeby chociaż poćwiczyć, bo to co odzyskacie przez test driven development, to nawet nie musi was, to nawet nie musi być wdrożone do waszych projektów, ale zobaczycie, że wasz sposób myślenia się zmieni że zaczniecie nie od tego, bo jakby jako programiści mamy tendencję do unikania problemu, czyli okodujemy wszystko naokoło, a te mniecho najtrudniejsze bardzo często zostaje na sam koniec i na dodatek nie możemy tego kodu za bardzo zmieniać, ponieważ nie, nie wiemy, czy to będzie działało, czy to nie będzie działało. Jeżeli zaczniemy od testów, napiszemy sobie testy, które już określają wymagania względem tego naszego, tego naszego kodu, bo też bardzo często ja wpadałem w taką sytuację, że już rozumiałem, mówiłem, że rozumiem zadanie, chociaż nas, nasz mózg lubi nas trochę z tym oszukać. Chciałem pisać testy do tego i myślę, o kurczę, muszę iść do kogoś z biznesu i zapytać się, co to tak naprawdę ma robić. Bo to jak z tymi tutorialami? Pamiętajcie, że możemy obejrzeć 50 tutoriali i nam się wydaje, że rozumiemy zagadnienie. Ale co? Kładziemy ręce na klawiaturę, chcemy to napisać, i e, jak to było dokładnie? Nasz mózg lubi nas trochę oszukać, gdy rzeczy oglądamy, w takim celu, żebyśmy za mocno się nie przepracowywali. Ale techniki w stylu zadaj sobie pytanie, co dokładnie ten człowiek zrobił, dlaczego to zrobił, i tak dalej, powoduje, że. Mobilizujemy się do pracy nad danym zagadnieniem i test driven development jest, jest tak samo, czyli zależy nam na tym, żeby na początku zastanowić się, co my w ogóle chcemy zrobić. Tak? I to jest w mojej ocenie tutaj najważniejsze. Zmieni się Wam od takich prostych praktyk testowania tego w domu, pisania sobie jakichś prostych kata, z wykorzystaniem test-driven development. Zobaczcie, że zmieni Wam się w ogóle postrzeganie tego, jak tworzyć oprogramowanie i jak w ogóle zadawać pytania na temat oprogramowania. To wszystko z mojej strony. Dziękuję.